Dzień dobry. Jesteśmy chyba. Widzę czerwoną kropkę, to znaczy, że się nagrywa. Witam Cię, Beata, znowu. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się drugi raz na tą rozmowę, ale wydaje się, że teraz jest potrzeba troszeczkę bardziej pochylić się nad tematem tego, co ta rzeczywistość z koronawirusem, ten stan takiego naprawdę długotrwającego zawieszenia i takiej izolacji, robi nam w ogóle ludziom, dorosłym. Oczywiście o dzieciach też chwilę powiemy, ale chyba warto się skupić teraz na tym, co to robi nam, dorosłym. Ja tak szybko przedstawię Beato, o ile to jest w ogóle możliwe, a w zasadzie nie jest możliwe, no ale w skrócie, żeby nie tracić czasu, bo chcemy wiele kwestii poruszyć, powiem, że Beata Chrzanowska-Pietraszuk to jest w takiej kolejności, bo to jest istotne, pedagog, psycholog, psychoterapeutka. Beata, czy coś jeszcze chcesz dodać o sobie? No chyba tyle. Może tylko to, że od samego początku swojej działalności pedagogiczno-psychologicznej tłumaczę z dziecięcego na dorosły i z dorosłego na dziecięcy, bo się okazuje, że dzieciom też trzeba tłumaczyć, co ten tata albo ta mama mieli na myśli, jak mówili coś. Tak, tak. W dwie strony tłumaczę. Czyli tak, to jest warte podkreślenia, że jesteś tłumaczką z dziecięcego na dorosły i z dorosłego na dziecięcy. Super. Czyli posiadłaś jakąś taką moc chyba po prostu nie do osiągnięcia dla wielu osób. Nie, wiesz co, to żadna moc. To, że tak powiem, siła obserwacji i łączenia kropek. Jak się patrzy na to, jak się dziecko zachowuje, a dziecko generalnie informuje nas o tym, co przeżywa i co się z nim dzieje poprzez swoje zachowanie. Jak patrzymy na dziecko, to udaje nam się odszyfrować, co ono chce powiedzieć. Jak patrzymy na nasze wyobrażenia o dziecku, to wtedy mijamy się z rozumieniem tego, co się dzieje. Więc czyli to, w momencie, dorosły, czyli w momencie, kiedy zapędzamy się w pułapkę naszych oczekiwań, to wtedy ten obraz nagle robi się zakrzywiony, prawda? Wiesz co, trochę oczekiwań, a trochę wyobrażeń. Czyli my mamy jakieś w głowie jakieś wyobrażenia dotyczące tego, jakie powinno być dziecko. Dziecko neurotypowe, dziecko nieneurotypowe, dziecko z dysleksją, ono jakieś powinno być, a ono takie nie jest. Ono jest samym sobą. Ma pewne właściwości i jeśli te właściwości dziecka, zwłaszcza takie, które już są diagnozą przyklepane, zaczynają nam dziecko przysłaniać, to bardzo trudno nam się z dzieckiem porozumieć. Natomiast jak zdejmiemy tą nakładkę diagnostyczną czy nakładkę wyobrażeniową swoją i widzimy człowieka, a to wtedy się dużo rzeczy udaje. No to jest najważniejsze to, co powiedziałaś na koniec. Po prostu zobaczyć człowieka, już abstrahując od tego, czy ma jakąś diagnozę i jeśli ma jakąś, czy już niezależnie od tego, zobaczyć człowieka. Ale dobra, no bo właśnie dzisiaj o tych tak zwanych człowiekach chcemy rozmawiać, tak? Ale dzisiaj bardziej skupić się na dorosłych. Beata, jak twoim zdaniem ten czas takiego długiego zamknięcia wpłynie na nas wszystkich? Bo ja tak mam takie obserwacje, zresztą rozmawiałyśmy już razem, że moim zdaniem już od długiego czasu tak wiele nie zależało od nas wszystkich, od tak wielu osób. Jakby teraz jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy musimy na sobie wzajemnie polegać, bo od naszych działań zależy dobro innych i w ogóle szerszego ogółu, prawda? Jakby gdzieś tam wyszliśmy nagle z tego trybu, który był jeszcze przed tą epidemią, gdy każdy grał do swojej bramki. Liczył się ta jednostka, ten taki lider, moje osiągnięcia, moje wyniki, moje cele, prawda? A teraz nagle nasze cele, nasze dobro. My razem musimy robić coś dla naszego dobra. Czy to jest w ogóle, czy ty też masz takie obserwacje, bo może tak nie jest? Wiesz co, mam podobne, tylko mam pewien kłopot, bo coś nam pika w tle. Nie wiem, czy u ciebie. Ja nie słyszę. Ty nie słyszysz, a ja słyszę, więc pewnie wy też będziecie słyszeć w nagraniu. Przepraszam, spróbuję coś tu pozamykać u siebie, bo to może u mnie. Dobra, cały czas mnie było widać? Tak. Okej, okay. To znaczy rozumiem, że nie było widać mojego pulpitu. Nie.
Dobra, mam nadzieję, że teraz już nie będzie nam to pikało. No, jakieś powiadomienia przychodzi. To wracając do Twojego pytania, faktycznie to tak było, że część społeczeństwa skupiała się na mnie, moje, ja chcę, ja jestem liderem, ja osiągam swoje cele. Teraz myślę sobie, że to ja osiągam swoje cele jest też związane z tym, że zaczynamy współpracować. Że powinniśmy współpracować, powinniśmy, dobrze by było, gdybyśmy widzieli nasz wspólny cel i żebyśmy do niego dążyli. I wtedy to ja, mnie, moje zaczyna się przeradzać w ja, nasze, mnie, nam, moje, nasze i że to nasze dobro zależy od współdziałania wielu osób. Przy czym to też jest tak, że my jako ludzie jesteśmy gatunkiem społecznym. My uczymy się od innych ludzi. My nie możemy żyć poza grupą. Od grupy się uczymy, grupa zmienia nasze myślenie. I takie to, o czym mówisz wcześniejsze, wysforowanie się pojedynczych jednostek było dość nietypowe dla gatunku ludzkiego. I to nie do końca było tak, że ta jednostka się wysforowała i była tylko ja i moje cele są najważniejsze. Ona też współpracowała w jakiejś grupie, tylko to była grupa, która była dobierana przez tę jednostkę. Mhm. Czyli ludzie się gromadzili wokół, nie wiem, zainteresowań, celów czy czegoś takiego. A teraz zmiana jest taka, że ludzie się gromadzą koło sprawy takiej dotyczącej wszystkich i bardziej w środowiskach lokalnych, bo teraz jest ważniejsze to, że mój sąsiad może mi zrobić zakupy, pomóc mi zrobić zakupy, ważniejsze jest to, że może wyprowadzić mojego psa, jeżeli ja nie mogę wychodzić, niż to, czy ja się będę osobiście rozwijać w jakimś kawałku, czy zdobędę nową wiedzę, czy nową umiejętności. Mhm. Czyli jakby przesunęły się akcenty na środowisko lokalne i na grupę lokalną z grupy zainteresowaniowej. Chociaż grupy zainteresowaniowe też działają i też są bardzo dobrą odskocznią dla człowieka, żeby mógł jakby zachować ciągłość swojego myślenia, ciągłość swojego funkcjonowania. No ta siła grupy takiej właśnie, tak jak mówisz, nawet która jest połączona pasją, właśnie czy zainteresowaniami, czy tak jak, nie wiem, nasze grupy, które prowadzimy dla rodziców, dają też takie poczucie siły, tak, jedności, no bo grupa, już rozmawiałyśmy ostatnio, no daje tą siłę, tak, że nawet tak. Kiedy ktoś jest, czuje się słabszy, ma gorszy okres, no to zawsze w grupie znajdzie się ktoś silniejszy od tej osoby, prawda, który pociągnie, wesprze, tak, choćby dobrym słowem, jakkolwiek. Mhm. Zdecydowanie, natomiast też jest ważne, że te grupy zainteresowaniowe, one są, rozmawiają o czymś innym niż o tym, co idzie w takim ogólnym przekazie. To też jest ważne, bo czasami każdy z nas potrzebuje takiego resetu i zajęcia się czymś innym, zajęcia głowy czymś innym, a nie tylko pandemią i koronawirusem. To miało miejsce na początku. Na samym początku, jak się tylko zaczęła epidemia, to wszyscy mówili tylko o tym. Teraz zaczynają już też wracać do różnych grup i do różnych zainteresowań. Mhm. A powiedz, Beata, bo teraz to jest ten czas, kiedy właśnie po tym, tak jak mówiłyśmy, takiego grania na siebie, na swoje osiągnięcia, bycia tym centrum swojego świata, musimy się nauczyć na nowo, no nie mówię, że wszyscy, ale chyba dużo, dużo osób, na nowo grać tak zespołowo. Czy to jest możliwe w tak krótkim czasie? Czy dla wielu osób to jest jakiegoś rodzaju szok w ogóle? Wiesz co, nie mam pojęcia. Tak naprawdę, ponieważ jednym z najważniejszych słów, tak jak w wychowaniu, jednym z najważniejszych słów jest słowo jeszcze. Moje dziecko tego jeszcze nie umie, jeszcze nie potrafi. Tak w tej chwili najważniejszym słowem, z którym strasznie, a w zasadzie dwoma słowami, z którym strasznie trudno się zmierzyć, jest słowo nie wiem. Nie wiem, bo nie wiem, bo mam za mało danych, bo jest to sytuacja wyjątkowa, zupełnie mi nieznana, nie wiem jak się zachować, więc trochę trudno mi jest odpowiedzieć na to Twoje pytanie,
bo będziemy o tym wiedzieć, jakby będziemy znali odpowiedź na to pytanie za jakiś czas, jak się przeprowadzi badania, jak się ludzi zapyta, konkretnych ludzi, jak to na ciebie wpłynęło, jak to na ciebie wpływało, co się z tobą działo. Już w tej chwili są robione badania psychologiczne, zresztą sama wypełniałam niedawno takie badania ankietowe, dotyczące tego, jak izolacja wpływa na człowieka. Mhm. Czyli psychologowie zaczynają to badać, zaczynają się przyglądać. No, bierzemy udział niechcący zupełnie w bardzo dużym eksperymencie psychologiczno-socjologicznym, który się zadział, który nie ma hipotez, który nie ma przewidywanych wyników albo spodziewanych wyników, po prostu się dzieje. Będziemy mogli oglądać, przyglądać się temu, co się zadziało za jakiś czas. Na dzień dzisiejszy musimy pozostawać w nie wiem. Możemy próbować jakoś mechanizmy sprzed pandemii działające wśród ludzi, mówić o nich, że może będą też dobrze działać teraz. Mhm. Ale tak naprawdę, czy zadziałają, czy nie zadziałają, tego nie wiemy. No tak, bo mówimy o sytuacji bez precedensu, prawda? Dokładnie. Bo nawet za bardzo nie ma do czego porównać, bo jeśli ktoś chce porównać, okej, jeśli będziemy porównywać tylko stres, w jakim żyjemy, no to ktoś mógłby powiedzieć, że jest to porównywalne, no może to zbyt daleko idące, ale może są takie porównania do, nie wiem, czasów wojny, kiedy ludzie żyli w ciągłym stresie, prawda, zagrożeniu i tak dalej. Tu jest innego rodzaju stres i zagrożenie, bo ten przeciwnik jest niewidoczny, tak? No ale gdzieś tam żyjemy w jakimś stresie. No ale do tego dochodzą całe jeszcze później kwestie społeczne, praca, bliscy, dzieci, no jakby to jest w ogóle zupełnie co innego, prawda? Dokładnie, jest zupełnie co innego. Nie mamy do czego porównać. Nawet jeżeli były robione badania nad osobami, które przechodziły kwarantannę, które były w izolacji z powodów zdrowia, czyli dobra, możemy trochę porównać, no te kwarantanny były 14-dniowe. Była izolacja była krótsza, to jedno. Dwa, nie było internetu. Teraz kontakty odbywają się tak, jak ja teraz z tobą rozmawiam. Jesteśmy w dwóch miejscach w Polsce. Widzimy się, ludzie będą to oglądać z różnych miejsc. Czyli trochę jesteśmy w kontakcie, trochę nie jesteśmy w kontakcie. Czyli wszystko jest tak nowe, że my się uczymy na bieżąco, jak się obchodzić z rzeczywistością. I cały czas eksperymentujemy. To, co było właściwe przed epidemią, teraz się okazuje nie do końca właściwe. To, co było wtedy niewłaściwe, teraz się okazuje właściwe. No, dzieci siedzą godzinami przed laptopami. Tak. Co będzie dalej? Jakie będą skutki tego, że na przykład mamy zdalne nauczanie, że dzieci korzystają więcej z mediów i społecznościowych i w ogóle z internetu? Okaże się później. I teraz to nasze działania też są wyznaczane przez napływające informacje. Dzisiaj będzie informacja o tym, co dalej ze szkołami. Jesteśmy jeszcze przed tą informacją, to znaczy konferencja. Teoretycznie w poniedziałek dzieci wracają do szkoły. Tak? Na dzień dzisiejszy, zgodnie z moją wiedzą dotychczasową, w poniedziałek dzieci i nauczyciele wracają do szkół. Za chwilę dowiemy się, że na przykład nie wracają. Pytanie, na ile nie wracają? Czy znowu na 2 tygodnie jest przedłużona sytuacja, czy do końca roku szkolnego? Musimy dopasowywać na bieżąco swoje działania do napływających informacji. I to jest ogromna nowość dla ludzi, bo ludzie lubią mieć plan. No więc właśnie, i o to też chciałam Cię, Beata, zapytać. Jak ta intensywność zmian, tych, i to za każdym razem, nowych informacji, nowych zmiennych, bo też pojawiają się rzeczy. Powiedzmy, że na tą wiadomość o szkołach, bo jakby pozostajemy w tym temacie, czekamy, tak? Możemy się spodziewać, że jednak przedłużą i tak dalej, ale co jakiś czas pojawiają się zupełnie nowe informacje, nowe zmienne. Jak ta intensywność tych zmian i taka ich częstotliwość na nas działa? Bo to nie pozostaje bez znaczenia, prawda, na naszą psychikę. Wiesz co, nie pozostaje bez znaczenia.
I teraz znowu, to zależy od człowieka, od tego, jakie ma zasoby swoje własne i jak sam funkcjonuje. Są osoby, które dosyć szybko przystosowują się do nowego i do nowych zmian i do nowych informacji. Aha, przyszła nowa informacja, a okej, przemodelowuję wszystko zgodnie z tą informacją, zmieniam prawie całe swoje życie bądź funkcjonowanie swojego domu. Są osoby, którym przychodzi to z trudem. Złoszczą się, jeżeli muszą coś zmienić. Okazuje się, że to, w jakiej formule funkcjonujemy od dłuższego czasu, na początku było atrakcją, potem było czymś dziwnym, a teraz zaczyna być czymś uciążliwym. Takie zwykłe nawyki, które mieliśmy przed, one w tej chwili niekoniecznie muszą działać. No prosta rzecz, no zwyczaj rodzinny jeżdżenia na zakupy w określonym dniu tygodnia i w określonych godzinach związanych z pracą, teraz na przykład jest niemożliwy. Albo jest znacznie utrudniony, trzeba bardzo dużo zmieniać. I teraz myślę sobie, że scenariusze mogą być różne. W sytuacji nagłych informacji, nagłych zmian, ludzie albo się usztywniają, albo się uelastyczniają. W której grupie kto wyląduje, zależy od jego właśnie doświadczeń, od wsparcia, od tego, jak działał do tej pory. Ale zdarzają się przypadki i mam w tej chwili parę takich konkretnych sytuacji na myśli, że osoby, które były bardzo elastyczne, dopasowywały się w warunkach poczucia bezpieczeństwa, dopasowywały się bardzo szybko i bardzo, bardzo sprawnie do zmieniających się informacji, w tej chwili się usztywniły tak, że bardzo trudno im jest przyjmować w ogóle nowe informacje. Ale to wynika chyba z tego, że ta sytuacja jest tak zaskakująco nowa chyba, tak? Tak. Raz, że zaskakująco nowa, dwa, że intensywna, że to się cały czas zmienia w różnych momentach i dotyka tak wielu obszarów. Jeżeli na przykład to, co się dzieje, nie dotknęło obszaru pracy u kogoś, że ten ktoś cały czas pracuje, prawda? Tu się nic nie zmieniło, to będzie zupełnie inaczej odbierał różne rzeczy, jak ktoś, kto właśnie dostał wypowiedzenie z pracy. No tak, bo dla niego ta rzeczywistość nagle jeszcze bardziej uległa. Jeszcze bardziej, jest jeszcze zupełnie inna. Inaczej funkcjonują ludzie, którzy generalnie na co dzień mają takie poczucie wpływu na swoją sytuację i mają takie poczucie, że to oni zarządzają trochę swoim życiem, a inaczej tacy, którzy nie czują tego zarządzania swoim życiem. Nagle chcą zarządzać, bądź nagle ci, którzy zarządzali, przestają zarządzać. Robi się wielka gmatwanina emocji, wielka gmatwanina uczuć, docierających informacji i trochę jesteśmy w takim chaosie swoim własnym. I szukamy, to czego szukamy, to szukamy jakiejś stałości, czegoś, czego można się chwycić. I tym czymś są na ogół relacje. Tylko znowu, jak ktoś miał relacje wcześniej, wybudowane, miał znajomych, przyjaciół, dobre układy, w miarę dobre i przyjazne układy w rodzinie, to się ma czego złapać. Ktoś, kto tego nie miał, na przykład na siłę potrzebuje coś takiego znaleźć. Albo było... Tu jest naprawdę taka mozaika, że na przykład w rodzinach, w których wydawało się, że wszystko jest okej, nagle z powodu zagęszczenia i mieszkania na małej powierzchni, okazuje się, że kurczę, nie było okej. A może było wtedy, kiedy można było zastosować znane mechanizmy radzenia sobie, czyli jak zaczynało być jakieś napięcie, no to idę na rower. Na szczęście teraz już można, ale jakiś czas temu nie można było. Jak było napięcie, to idę do przyjaciółki porozmawiać. Teraz mogę porozmawiać przez internet, ale muszę mieć pewną intymność do tej rozmowy. I to, że będę na słuchawkach, wcale nie wyklucza tego, że ktoś z domowników wejdzie albo się pojawi w tle i będzie, nawet nie będzie słuchał, nawet nie będzie zainteresowany, ale ja nie będę miała komfortu. Tak. No to są te takie zupełnie nowe okoliczności, do których musimy przywyknąć, nauczyć się żyć, ale też wydaje się, że w tym wszystkim potrzebna jest chyba większa empatia na drugiego człowieka,
na zrozumienie też drugiej osoby, że w tych okolicznościach my wszyscy się męczymy, tak? No bo jednak trudno mi sobie wyobrazić, że no może jest, ale że są takie osoby, które mówią, w ogóle jest rewelacja, luz bluz, nic, niczym się nie przejmuje, w ogóle jest super. Znaczy, osób, które mówią luz bluz i niczym się nie przejmuje, ja nie spotkałam, ale na pewno spotkałam parę osób, którym ta sytuacja pasuje. Tak, tak. Takie osoby spotkałam. Tak, tak. Chodzi mi o takie, wiesz, poczucie, że no jednak jest jakiś, wszyscy czują jakieś takie lekkie nawet zagrożenie, prawda? Jakiś taki lekki niepokój, prawda? Niepokój. Niepokój. Niektórzy to interpretują jako zagrożenie, inni jako niepokój. Natomiast tak, tego doświadczamy wszyscy. Wszyscy w tym jesteśmy. I teraz, ponieważ my rozmawiamy dzisiaj o dorosłych, nie o dzieciach, to jest taki kłopot, że my dorośli zapominamy o sobie. Czyli skupiamy się na dzieciach, skupiamy się na ich szkołach, na tym, co mamy, na zadaniach, natomiast bardzo zapominamy o tym, że nasza energia też ma określone, że nasze zasoby energetyczne też są określone. Zapominamy o tym, żeby się regenerować. Niektórzy nie mogą się regenerować w znany sposób, więc poszukują innych źródeł regeneracji, innych sposobów regeneracji, jeśli poszukują. Na ogół niestety jest tak, że działają do momentu, aż padną, znaczy się, aż zasną na stojąco. Bardzo to jest takie działanie na adrenalinie chyba, tak? Wiesz co, to może być działanie na adrenalinie, ale to też może być działanie na poczuciu obowiązku, na tym, że trzeba, że koniecznie. O tym zapominamy, czy zapominamy o sobie, ponieważ łatwiej jest zapomnieć o sobie niż o drugim człowieku. Pytałaś o empatię. No z empatią jest taki pewien kłopot, że my mamy dużą zdolność do empatii wtedy, kiedy jesteśmy spokojni i mamy swój dobrostan. To wtedy ta empatia, jesteśmy w stanie rozumieć drugiego człowieka. Jeżeli sami jesteśmy w zagrożeniu albo w poczuciu zagrożenia, to bardzo dużo trzeba wysiłku, aby zrozumieć drugiego człowieka. I to wtedy na ten pierwszy plan może wychodzić to ja, prawda? Wtedy może wychodzić to ja i moje potrzeby są ważne, ale mamy pewne zasady etyczne, moralne, wdrukowane już i wtedy się czujemy gorzej. No ja chcę zadbać o siebie, ale tu przecież powinnam empatycznie i coś tam. I znowu robi się kłopot, bo nie umiemy się w tym znaleźć. Tak. I naprawdę to, co możemy robić na ten moment, to reagować na to, co się dzieje, średnio planować do przodu, bo nie wiemy, co się zadzieje za jakiś czas i do czego będziemy musieli się przystosować. Trochę ograniczać swój wysiłek, tak żeby oszczędzać zasoby. Nie dlatego, że za chwilę będzie jakaś katastrofa, tylko dlatego, że tych zasobów musi nam starczyć na dużo dłużej i przyglądać się sobie. Jeżeli rośnie moja irytacja, jeżeli rośnie moja złość, jeżeli mój komentarz na Facebooku jest komentarzem, a dobrze jej tak, albo to znaczy, że moje zasoby ulegają wyczerpaniu, bo jeżeli ja do tej pory byłam w stanie być empatyczna i w zasadzie starać się rozumieć drugiego człowieka. Nawet jak nie rozumiałam, to przynajmniej wykonywałam taką pracę. A teraz sobie myślę, a kurczę nie, to znaczy, że nam jest, że nasze zasoby się wyczerpują. I wtedy warto o te zasoby zadbać. Trochę tak jak w samolocie. Maskę tlenową, jak zaczyna się dziać w samolocie niedobrze, to maskę tlenową najpierw zakłada sobie dorosły. Po to, żeby móc uratować dziecko. I dla nas takimi sygnałami, że coś się dzieje nie halo, właśnie może być zwiększona irytacja. Przy czym jeszcze jest śmiesznie, bo my możemy tej irytacji nie czuć.
to domownicy mogą nam mówić, ty czemu się tak drzesz? Albo, albo właśnie w naszych komentarzach facebookowych, mówię o tym, bo jakby grupa jest pewną częścią mojego życia, zaczynam być bardziej radykalna, bardziej agresywna, bardziej taka stanowcza, to jest sygnał, że zasoby ulegają wyczerpaniu pomalutku. Troszkę jak z gotowaniem żaby. Przepraszam, że taki niefajny przykład, ale jak się żabę wrzuci do wrzątku, to ona może wyskoczyć. Albo przynajmniej wie, że się gotuje. Ale jeżeli wodę się podgrzewa powolutku, to ta żaba ugotuje się. Bo nie będzie, jakby nie będzie odbierała sygnałów, że coś jest nie tak. I jakby uwrażliwienie siebie na te sygnały jest ważne. Jak nam towarzystwo w domu mówi, czemu tak krzyczysz? Czemu jesteś taka wściekła? A czemu znowu się czepiasz? To może warto się zastanowić, kurczę, gdzie mogę zaczerpnąć energii? Z jakiego źródełka mogę zaczerpnąć energii? Z kim mogę pogadać? Co mogę zrobić? Bo moje zasoby powoli znikają. Wiesz co, tak jeszcze zostając w temacie empatii, ja rozmawiałam z 13-latką w spektrum. Mam nadzieję, że ta rozmowa się niedługo pojawi. I rozmawialiśmy właśnie o empatii. I sama wiesz, Batek, strasznie krzywdząca jest taki mit, że osoby w spektrum nie mają empatii, prawda? I to jest strasznie krzywdzące, bo to jest oczywiście nieprawda. No i tak właśnie rozmawiałam z nią o tej empatii i ona oczywiście powiedziała, że to nie jest prawda, że osoby w spektrum są bardzo empatyczne. Ale ona powiedziała tak, ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może mieć problem, i to już nawet abstrahując od tego, czy to jest osoba w spektrum, czy neurotypowa. Powiedziała tak, ja mogę zrozumieć, że ktoś może nie rozumieć, co ja czuję, czy ktoś inny, bo to nie zawsze jest możliwe. I że czasem trudno właśnie o to zrozumienie, ale ten szacunek do drugiej osoby powinien być zawsze. I to jest chyba ten klucz, że nawet jeśli trudno nam czasem zrozumieć drugą osobę, to zawsze powinniśmy przynajmniej starać się uszanować tą drugą osobę i to, co myśli, to, co czuje. Masz rację. Podpisuję się rękami i nogami pod tym stwierdzeniem. Tylko znowu, jakby to powiedzieć, to jest strasznie trudne. Ponieważ raz, że szacunek dla drugiej, znaczy to, co się kryje w słowie szacunek, jest dosyć trudne do zdefiniowania. Bo to jest szerokie bardzo. Tak. I różne osoby mają różne rzeczy na myśli, mówiąc o szacunku. Druga rzecz jest taka, że my patrzymy tylko swoimi oczami i tylko przez pryzmat swoich doświadczeń. W związku z czym, żeby móc przyjąć, że ktoś myśli inaczej, nie możemy być w stanie zagrożenia, bo w stanie zagrożenia zawęża nam się pole widzenia. I pole widzenia i pole rozumienia. I trzeba wtedy bardzo dużego, osobistego wysiłku włożyć w to, żeby zobaczyć, że ten człowiek myśli inaczej. Ja mogę tego nie rozumieć. To, co przytoczyłeś. Ja mogę tego nie rozumieć, ale daję mu prawo do myślenia inaczej. Ale daję mu prawo, dopóki on mi nie zagraża. Albo nie spostrzegam go jako zagrożenie dla siebie. I to się daje robić i to się dzieje w sytuacji, kiedy jest bezpiecznie. Jak jest niebezpiecznie, to ten mechanizm się przesterowuje i z tym jest dużo trudniej, żeby to móc, żeby móc zobaczyć, że ten drugi człowiek i jego myślenie, jego sposób myślenia mi nie zagraża. No bo przesiewamy to jeszcze przez kolejne filtry, tak, prawda? Tak. I to jest mechanizm automatyczny. Nie wszyscy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że on się dzieje. Działamy na autopilocie. Jak zaczniemy włączać myślenie, jak zaczniemy włączać swoje wartości, to jesteśmy w stanie to zatrzymać. Tylko znowu musimy wykonać wysiłek duży. I ja się zgadzam z tym, że szacunek należy się każdemu, bez względu na to,
jakim jest typem człowieka, bo jest człowiekiem i to jest wystarczający powód do tego, żeby darzyć go szacunkiem. Natomiast ludziom jest bardzo trudno przyjmować, że inni myślą inaczej. A już nawet, dobra, dopuszczę, że inni myślą inaczej, ale moje myślenie jest lepsze. Mhm. Tak. I tu naprawdę... Ale wiesz, ona też powiedziała, i to kurczę, i to mówi dziecko, tak, nastolatka, trzynastolatka w spektrum, że nawet jeśli się właśnie nie rozumiemy, to zawsze trzeba rozmawiać. Tak. I znowu, zawsze. I to jest taki, można powiedzieć, banał, ale kurczę, właśnie to jest takie najtrudniejsze, Beata, prawda? Ta rozmowa, by się tak nie usztywnić, moje i koniec, tak? Okej, tylko znowu jesteśmy w pewnym kłopocie. Jeśli rozmawiasz z człowiekiem, który od małego czuł swoją inność, więc od małego jakby był uczony bądź się uczył znajdowania się w tej rzeczywistości, która jest dla niego inną rzeczywistością. Jeżeli ja jestem w grupie, która jest taka sama jak ja, to bardzo trudno jest przyjąć, jeżeli setka moich znajomych jest taka sama jak ja, to bardzo mi trudno przyjąć, że ktoś może myśleć inaczej, bo moje doświadczenie osobnicze jest takie, że wszyscy ci ludzie myślą tak samo jak ja. To jest też takie moje doświadczenie związane z pobytem na na konferencji we Wrocławiu, bardzo mocne doświadczenie, kiedy ja nagle zobaczyłam, że ja jestem w innej bańce i że ta moja bańka wcale nie jest taka cudna i taka wspaniała. Widzę te różne bańki, jak przychodzą do mnie ludzie na konsultacje. Do poradni przychodzą ludzie z różnych baniek, z różnych środowisk i należy się im szacunek. Należy się szacunek do tego, czego robią i czego szukają w formule najlepszej dla swojego dziecka. Ja mam wiedzę, umiejętności, oni do mnie przyszli, ja mogę się podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami, natomiast nie mogę mówić, to jest jedyna właściwa droga. Rób tak i tak, a będzie to najlepsza możliwa rzecz, ponieważ w jednej rodzinie dana wskazówka będzie zbawienna, a w drugiej pogrąży dziecko tak. I rodzica. To sławne, mówione przez psychologów i to, co rodzice słyszeli miliardy razy, więcej konsekwencji. Bądź bardziej konsekwentny. No świetnie. Mhm. Do którego momentu? Z którym dzieckiem? Mhm. W jakim wieku to dziecko jest? Czego ma ta moja konsekwencja dotyczyć? Tam jest mnóstwo pytań, na które trzeba sobie udzielić odpowiedzi osobniczo. Dokładnie, bo to nie może być rada na wszystko, tak? No to nie jest rada i odpowiedź na wszystko, nie. Nawet tak jak rozmawiałyśmy o moim Mateuszu wczoraj. Trzeba działać konkretnie do danej sytuacji i do danych sytuacji, jakby danych zachowań, tak? I na nie reagować, a nie przekładać tego jednego rozwiązania na wszystko, tak? Tak się nie da. No tak się nie da. Teoretycznie się da, tylko no to będzie już jakby kosztem, no dużym kosztem chyba wtedy dziecka, prawda? I rodziny. I rodziny. Dziecka i rodziny. Tak. Bo trzeba brać pod uwagę też innych członków rodziny. Ich zasoby, ich możliwości, to, co się z nimi dzieje, to, co się dzieje z dzieckiem. Każda sytuacja jest nową sytuacją. Może mi jest łatwiej o tym mówić, ponieważ spotykam się z rodzinami, z wieloma rodzinami i to, co działa, i ja widzę, że to, co działa w jednej rodzinie, naprawdę nie pojedzie w drugiej. A to, co działa w tej rodzinie, nie pojedzie w tamtej rodzinie, ponieważ tam są inni ludzie z innymi zasobami, z innymi przekonaniami, z innymi możliwościami, tam są inne dzieci. I to trzeba zawsze rozważać na takiej płaszczyźnie. Nie ma jednych rozwiązań. A trochę wracając do tego, co się teraz dzieje, że
jedna informacja, która przychodzi, dotyka ludzi, którzy mają różne możliwości, różne zasoby, tak jak mówiłam. I teraz każdy z nas musi wynaleźć niestety swoje rozwiązania na tę informację. Swoje rozwiązania na to, co się dzieje. No właśnie, wracając już właśnie do tematu tego, co ta sytuacja nam wszystkim robi, ale też do tego, co teraz powiedziałaś. Czy ten stan zagrożenia, tak, tej epidemii, no i takiego bycia w tym takim lęku, porówno budzi w ludziach chęć pomocy innym, działania, ale też agresję, walkę i taką, no taką walkę za wszelką cenę i takiego właśnie hejtu. Czy to dzieli porówno? Czy mamy nie w połowie dużo fajnych i dużo niefajnych osób? Nie wiem. Niestety nie wiem. Nie ma na to badań. Jakby nie sprawdziliśmy tego. Myślę, że trudno powiedzieć, czy porówno. Natomiast budzi i to, i to. I może być tak, że u jednej osoby w danym momencie coś wzbudzi agresję, a w następnym momencie to samo, bądź bardzo podobne, wzbudzi chęć niesienia pomocy. I znowu mamy jednego człowieka, w ramach którego dzieją się różne rzeczy. I takie skrajne. Skrajne, tak. I to nie jest tak, że ktoś tylko pomocowo idzie, albo tylko hejtująco. To jest bardzo często tak, że to jest jeden i ten sam człowiek i w danym momencie ma, jakby uruchomi się takie zachowanie, a w danym momencie takie. Ważne, żebyśmy byli świadomi tego, co nam się uruchomiło, jakie emocje nas zalały, jakie chęci nas zalały, jakie potrzeby się uruchomiły i żebyśmy świadomie podejmowali decyzję, w którą stronę idziemy. Dotyczy to tego, jak się zdenerwuje na sytuację w domu, na męża, na dziecko, na coś tam. Świadomość tego, jestem zdenerwowana, świadomość tego, co mnie zdenerwowało, zanim podejmę działanie. Bo jeżeli ja wiem, co mnie zdenerwowało, to ja już jestem w połowie drogi, bo mogę słownie wyrazić swoje niezadowolenie, a nie muszę, i mogę to zrobić w miarę spokojnie, a niekoniecznie muszę się wydzierać, albo jeszcze, nie daj Boże, robić coś gorszego. Czyli świadomość tego, co się ze mną dzieje i czy ja się w tej chwili boję, czy ja się w tej chwili złoszczę i dlaczego się złoszczę, jest takim, z mojej perspektywy, kluczem do tego, żeby w miarę układać sobie to nowe życie po nowemu. Bo my znowu nie mamy schematów teraz na to, co jest. Musimy wynajdować siebie od nowa. Trochę tak mi się skojarzyło teraz. Takie, jest taka książka o nastolatkach, o dojrzewaniu nastolatków, nie pamiętam autora, Wynaleźć siebie. No więc my musimy, każda rodzina w tej chwili wynajduje siebie na nowo. Każdy dorosły wynajduje siebie na nowo, bo stare już nie działa, chociażbyśmy chcieli może, żeby działało. Nowe jest niewiadome, bo nie wiadomo po pierwsze, jak długo będziemy w tej samoizolacji i nie wiadomo, co będzie dalej. Więc musimy wynajdować siebie z uważnością każdego dnia na nowo. No właśnie, to słowo uważność jest chyba tutaj kluczowe, prawda? Ta uważność na siebie, na innych i na to, co nas otacza i to, co do nas dociera. I tak, a za uważnością idzie podejmowanie wyboru co do działań. Jeżeli ja jestem uważna na siebie i nawet się wścieknę, nawet się zdenerwuję, psychologowie też się denerwują, chciałam powiedzieć, poinformować wszystkich, taka tajemnica. I ja wiem dlaczego, wiem co się stało, rozumiem co się stało, to ja mam możliwość podjęcia decyzji, co dalej z tym zrobię. A jeżeli ja nie wiem, co się zadziało, nie rozumiem siebie, nie jestem uważna na siebie, to, no to będę działać na autopilocie. No ta uważność to wbrew pozorom to jest strasznie trudne, prawda? Wsłuchać się i tak wczytać w siebie przede wszystkim, żeby później móc to samo robić z innymi, prawda? Jakby wczytać się w innych, ale ona daje
Więcej narzędzi, prawda? Zdecydowanie. Więcej narzędzi i też przenosi ośrodek decyzyjny z zewnątrz do wewnątrz. To znaczy, to ja decyduję o tym, co ja zrobię w związku z tym, co odczuwam i jakie są moje wartości, co chcę robić. A wbrew pozorom pomyślałam sobie teraz, widzisz, tego nie przemyślałam wcześniej, ja tak przyszło do głowy, że teraz mamy taki czas, że ponieważ wszystko jest nowe, to my możemy bardziej się sobie, jakby przyglądać sobie, że te stare autopiloty nie działają i trzeba właśnie wynajdować i siebie, i rozwiązania na nowo. I to może być dużą szansą, taką dla każdego człowieka osobniczo, też może być szansą dla społeczeństwa, dla tych społeczności lokalnych. To może być szansa, bo właśnie zawsze jak stoimy przed jakimś nie wiem, to musimy uruchomić coś, czego nie uruchamialiśmy do tej pory. No tak, i teraz zadbać o to, żeby to poszło w dobrą stronę, a nie w złą, prawda? Tak, a to już zależy od naszych decyzji. Jeżeli ja wiem, co czuję, co się ze mną dzieje, to ja podejmuję decyzję. Czy ponieważ czuję złość, to nie wiem, rzucę kubkiem o ścianę, żeby się roztrzaskał, czy ponieważ czuję złość, to nie wiem, pójdę i wejdę pod prysznic, ochłonę. Zimny prysznic. Zimny, tak, zimny. Ochłonę trochę i potem wyjdę spod tego prysznica i załatwię sprawę, która była powodem mojej złości. Ale już tak na zimno, dosłownie, ale, w przenośni. Tak, po zimnym prysznicu tak. I zdecydowanie z rozumem, a nie tylko z reakcjami automatycznymi. Beata, też chciałam spytać, wracając do tego poprzedniego pytania, jak ten stan zagrożenia podzielił nas, prawda, na tych działających, pomagających i tych, no, którzy weszli w tą agresję. I tak jak powiedziałaś, to tak może być, inaczej to trochę też w nas może się zadziać, bo możemy i pomagać, i być agresywni, ale chciałam się odnieść do tego, co się teraz dzieje, tej takiej no, niefajnej bardzo fali hejtu na medyków, na lekarzy, którzy doświadczają no, teraz w zasadzie dużej fali agresji, czyli na przykład w blokach, tak jak ludzie mieszkają, w mieszkaniach. Sąsiedzi no wręcz każą im się wynosić, bo mówią, że są zagrożeniem, że roznoszą zarazę. No nie chcę przytaczać tych wszystkich, ale wiesz, Beata, o co chodzi. Powiedz, jak takie doświadczenia, i ten hejt na pewne grupy społeczne wpłynie na nas jako na społeczeństwo i konkretnie na te osoby? Wiesz co, nie mam pojęcia jak na społeczeństwo. Bo znowu powiem, nie wiadomo. Bo nie mamy z czym porównać. Natomiast jak na konkretne osoby, no tak jak hejt wpływa na człowieka. Jeżeli człowiek jest hejtowany, jest opluwany, to na nie jakby do pewnego czasu myśli sobie, to nieprawda. Do pewnego czasu mówi, okej, to mnie nie dotyczy. Ale są tacy, którzy z powodu hejtu popełniają samobójstwa. I teraz jakby to jest jedna strona medalu, to jest jakby jedna strona sytuacji, czyli osoba, która jest szykanowana i hejtowana. Znaczy, bo mówimy o osobach, które niosą pomoc, ratują ludzkie życia, a są tak strasznie właśnie, mówisz, szykanowani. No i w nich, nie wyobrażam sobie, żeby w nich, ale tak, mówiąc konkretnie o lekarzach, tak? W nich konkretnie zostanie taka zadra i poczucie jakiejś krzywdy, niesprawiedliwości. Wiesz co? Pewnie tak, w jednych tak, w innych nie. Generalnie każdy człowiek, który jest hejtowany, przeżywa podobne uczucia. Czy on jest lekarzem, czy on jest nauczycielem, czy on jest kierowcą, to atak zawsze wywołuje podobne uczucia. Natomiast kłopot jest taki, że jeżeli ktoś ma już, tak myślę sobie o lekarzach i o medykach, to jest grupa społeczna narażona w tej chwili na jeszcze większy stres niż przeciętny człowiek, ponieważ no codziennie spotyka się z możliwością, idąc do pracy liczy się z tym, że może zachorować. Wobec czego zrozumiałym jest większy strach. Jeżeli osoba, która żyje w większym strachu, jeszcze dodatkowo jest hejtowana, to
tutaj mogą się zdarzyć różne rzeczy. Może na przykład porzucić zawód. Mhm. Tak jak się zdarzyło, to już moja działka, jak się zdarzyło po strajkach nauczycieli. Wielu nauczycieli odeszło. I nie dlatego, że byli kiepskimi nauczycielami, tylko był to jakby nie skutek uboczny strajku i hejtu. Tak, może że nie warto, że nie warto, prawda, poświęcać. Że nie warto się poświęcać, czemu to ma służyć, mhm. Mogę pracować w innym zawodzie, tak. Mogę wyjechać, mogę robić różne, mogę zmienić swoje życie, może tak się zdarzyć. I teraz to jest jakby jedna strona, druga strona to jest tych, którzy właśnie hejtują. To jest strach. To jest strach. Właśnie, bo po obu stronach jest strach. Po obu prawda? Stronach jest strach. I każdy podszyty czym innym. Tak, i każda ze stron chce się chronić jakoś. I teraz to, czego my się musimy nauczyć od nowa, chyba myślę, że od nowa, jako ludzkość, to znowu życia w pewnym rodzaju niepewności. Bo przecież ludzkość przez wieki żyła w niepewności. No kurczę, w jaskini każda wycieczka poza jaskinię mogła się skończyć pożarciem przez niedźwiedzia, czy tygrysa, czy jakieś inne tam zwierzę mięsożerne. Później w średniowieczu, no choroby, czy we wcześniejszych epokach, no choroby zabierały i dziesiątkowały. Czyli życie w stanie niepewności było dla człowieka pewnym rodzajem normy. Normy. Mhm. Ludzie z tym jakoś żyli. I teraz trochę mam wrażenie, że wracamy do tego samego. Czyli musimy się oswoić z nie wiem, z niepewnością, z takim rodzajem, trochę, nie chcę powiedzieć zaprzyjaźnić się ze strachem, bo to tak dziwnie brzmi, ale przynajmniej go widzieć i nie udawać, że go nie ma. Mhm. I robić wszystko, żeby się zabezpieczyć przed ewentualnymi skutkami choroby, czyli żeby jej nie złapać, mhm. ale nie mówić, że jej nie ma. Czyli znowu wrócić do takiego stanu, kiedy ta niepewność jest trochę obecna cały czas w naszym życiu. Bo przez ostatnie lata to tej niepewności tak znowu nie było. No właśnie, Beata, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, no było nam trochę za dobrze. Zostaliśmy rozpiszczeni w takim, jest fajnie, jest dobrze, nic się złego nie dzieje. I to uśpiło naszą czujność, prawda? Wiesz co, raczej można to tak powiedzieć, że uśpiło naszą czujność, ale myślę sobie, że do dobrego łatwo się przyzwyczaić. Mhm. Bardzo szybko się do tego można bardzo szybko się przyzwyczaić. Mhm. I tutaj powiem też o takich sytuacjach w rodzinach dzieciaków w spektrum, które się zdarzają bardzo często i ja naprawdę wiele razy o tym rozmawiam z rodzicami, że jak jest dobrze, jak jest sytuacja unormowana, jak dziecko ma sprzyjające warunki do rozwoju, to rodzice mówią okej, no dobrze. I nagle jest wybuch złości albo coś się nie podziało, nie pomyśli, coś się... Jej! I dramat. Jakby zapominamy, gdzieś odkładamy na bok takie myślenie, okej, może być różnie. Mhm. Może być różnie i... Mhm. I nie to, żebyśmy się nie cieszyli, jak jest fajnie i dobrze, no nie, nie. Idzie gładko, ale jak przyjdzie zmiana, jak przyjdzie jakieś załamanie sytuacji, to żeby nas to nie wywalało z butów, kolokwialnie mówiąc, żeby nas to nie wysadzało w kosmos, to powiedzieć, okej, okay, aha, mhm. można było się spodziewać, dobra, nie przewidzieliśmy, ale no działamy teraz tak, jak jest. To też minie. Skoro był dobry czas, to znaczy, że dobry czas może wrócić. Ten niedobry minie, ale i w drugą stronę. Ten dobry to też minie. Musimy, Beata, kończyć, bo wiem, że zaraz masz następne spotkanie, ale tak chyba na koniec możemy powiedzieć, podsumowując te twoje ostatnie słowa też, że jeśli to ma nas czegoś wszystkich tak zbiorowo nauczyć, to chyba takiej troszeczkę większej pokory do życia w ogóle, do tego, co mamy, co nam życie i los daje, czy w cokolwiek, kogokolwiek wierzymy,
i takiej większej wdzięczności za to, co mamy. Po prostu. Tak, i jeszcze bym powiedziała takiej elastyczności w myśleniu i w takim myśleniu, że wszystko się zmienia. Że to, że teraz jest tak, to nie oznacza, że za chwilę czy tam za jakiś czas będzie tak samo. Czyli trochę takiego patrzenia na zmienność, na to, że życie płynie. Tak, czyli więcej pokory, wdzięczności i docenienia i zaufaniu temu, że życie po prostu takie jest, że to, że się zmienia, to też jest norma, prawda? To też jest norma i że to i też warto o tym pamiętać, no i takiej uważności na siebie i czytania swoich sygnałów i podejmowania rozsądnych, służących sobie i innym decyzji. No i tego Tobie, Beata, i nam wszystkim i sobie życzę. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i do następnego razu. Wielkie dzięki, Beata. Dzięki bardzo. Na razie. Cześć.